Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana mamy do czynienia z tajemnicą Logosu, czyli Słowa. Czytamy na początku prologu: na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Aby zrozumieć tajemnicę Słowa, które było u Boga i było Bogiem, zwróćmy uwagę na nasze życie codzienne, bo przecież my również posiadamy Słowa. Przecież my również ich używamy. I tutaj możemy zobaczyć pewną analogię naszego życia wewnętrznego z tym, co dzieje się wewnątrz Pana Boga. Umiemy tworzyć i wypowiadać Słowo, które na początku jest wewnętrzne. Myśli jednak rodzą się w świadomości. Jeżeli tak jest, jest w nas światło. Jeżeli nie ma w nas myśli ani Słowa wewnętrznego, jest w nas ciemność. Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jak Bóg wypowiada Słowo, którego sam jest treścią. Zastanówmy się, kim my jesteśmy. Autor listu do Hebrajczyków pisze: ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty. Właśnie to, że Bóg wypowiada Słowo, którego sam jest treścią, oznacza, że poznanie Boga jest doskonałe. To właśnie Słowo nazywamy Słowem Przedwiecznym albo Synem Bożym. Bóg wypowiada się wobec człowieka, który jako Jego podobieństwo jest istotą rozumną, wolną i mającą własną wolę. Dzięki temu człowiek jest w stanie przyjąć Słowo, usłyszeć je i poznać. Bóg przemówił do człowieka jako osoba do osoby, a więc przez Słowo, ale jako Słowo stało się ciałem. I dlatego pomiędzy nami stanął człowiek, Chrystus, istota widzialna, którą możemy poznać przez zmysły. Poruszmy jeszcze jedną kwestię. Co znaczy, że Pan Bóg kieruje Słowo, którego sam jest treścią? To znaczy, że Bóg daje nam siebie, a dawać siebie to znaczy miłować. Ojciec i Syn to wzajemne dawanie siebie całej istoty Bożej. Na tym właśnie polega miłować, czyli dawać siebie. Z Panem Bogiem!